ciocia kocha bardzo mocno, tak? Dzień dobry kochani, witam w kolejnym vlogmas. Jest poniedziałek, godzina 11:30. Spałam w nocy jak zabita po wczorajszym chodzeniu po Nowym Jorku. Nachodziliśmy się przez jakieś 6 godzin. Było mega intensywnie, ale mieliśmy wspaniały czas. Jeżeli nie widzieliście vlogmas z wczoraj, to oczywiście możecie sobie wejść i zobaczyć. Dzisiejszy dzień będzie bardzo spokojny, w sumie nie mam nic w planie tak naprawdę. Leżę sobie na kanapie i oglądam jakieś pierdoły na komputerze. Tak malutka? Oglądamy pierdoły na komputerze. Za jakieś pół godziny ma do mnie przyjechać przyjaciółka, z którą nie widziałam się chyba parę tygodni, ponieważ urodził się jej malutki dzidziuś. Ma prześliczną, przeuroczą dziewczynkę i normalnie kocham ją ponad życie i nie mogę się doczekać, aż w końcu przyjadą i będę mogła się z nią przywitać, ją przytulić i wycałować. No i oczywiście czekam i czekam i czekam, no bo to nie jest takie łatwe. Ona biedna musi wyzbierać się, wyzbierać małą i ogólnie spakować torbę ze wszystkimi rzeczami, żeby w końcu wyruszyć w podróż do mnie. No to macierzyństwo nie jest takie łatwe, muszę wam powiedzieć. Ona mówi, że jest mega ciężko, ogólnie wyprawka i po nocach nie może spać i po prostu wydawało się jej, że macierzyństwo jest takie bardziej proste. No wiadomo, ludzie mówią, że macierzyństwo nie jest łatwe, ale ona powiedziała, że jest bardzo ciężko. I ja po prostu nasłucham się od ludzi takich różnych informacji. Tak czasami sobie właśnie myślę, czy ja już jestem gotowa na to macierzyństwo, czy jeszcze po prostu poczekać jakiś czas. Bo tak naprawdę bardzo bym chciała mieć dzidziusia, ale po prostu jeszcze nie jestem w 100% pewna, czy to jest dobry czas, czy może jeszcze właśnie poczekać. Takie pół na pół. Także nie wiem, czy to każda kobieta takie coś ma. Ja tak mam. Dobrze kochani, czekam na tą moją przyjaciółkę. Zrobię sobie może coś do jedzenia, bo jeszcze nie jadłam śniadania. Już jest prawie 12, a tylko wypiłam kawę. Także idę robić śniadanko i widzimy się potem. Zahaczyłam jeszcze szybko o supermarket, bo chciałam kupić składniki do tej sałatki z tuny, bo bardzo mi smakowała ostatnio, jak byłam u znajomych. Jeszcze dokupiłam tylko taki pink salmon i oczywiście polski keczup Pudliszki. Uwielbiam go, jest wyśmienity. Także biorę się za robienie tej sałatki. A kto to tu taki śliczny jest? Ojejku, tak. Oj, obudziłam się, moja kochana. Malutka. O mój robaczku malutki. Ciocia kocha bardzo mocno, tak? Ciocia kocha. Wczoraj wam nie pokazałam dokładnie, jak wygląda jak wyglądają nasze dłonie z waksu. Tak się prezentują. Patrzcie, jak fajnie to wyszło. Normalnie można sobie o tak położyć i to jest fajnie oparte. Także jest ładna dekoracja. Witam was kochani ponownie, jest już godzina 6 wieczór. Moja przyjaciółka niedawno wyszłam, zdążyłam tylko wziąć szybki prysznic i ubrać się w ciepłe piżamy. Mam na sobie tą fajną piżamkę, którą wam pokazałam w ostatnim holu zakupowym piżamowym z Forever 21 Open Bags. I mega, mega wygodna, jestem bardzo z niej zadowolona. I jeżeli chodzi o vlogmas, myślałam, że jeszcze zrobię jakieś inne rzeczy dzisiaj. Chciałam jeszcze jechać do tego Marshalls i zobaczyć dekoracje na święta. No ale mówię, rozgadałyśmy się tak, że normalnie czas przeleciał w sekundzie. No i już jest wieczór i nie mam ochoty jeździć po sklepach. Stwierdziłam, że posprzątam moją toaletkę, ponieważ mam normalnie ogromny mes. Patrzcie kochani, co się tutaj dzieje na mojej toaletce. Jest normalnie bałagan, jak nie wiem. To oczywiście idzie out, bo to nie powinno być tutaj na tym biurku. Tutaj pod spodem też jest pełno dziadów, muszę to wszystko przeglądnąć. Mam wiele kosmetyków, które już po prostu są albo do wyrzucenia, albo już takie zużyte, albo stare.
Mam, patrzcie, ile tuszów do rzęs, to wszystko musi iść out, bo to już te tusze są normalnie stare i suche. Muszę sobie te pędzle ładnie wyczyścić. No i troszkę mi na pewno z tym zejdzie, także biorę się za sprzątanie. Patrzcie, kochani, co się stało z moimi pędzelkami. Zamówiłam je ze strony Wish i mam je już chyba ze 2 lata i dopiero teraz zaczęły mi odpadać tutaj te szczoteczki. Także zamówiłam sobie nowe i zobaczymy, jak one mi się sprawdzą. Dobra, biorę się za dalsze sprzątanie. Tak się prezentuje moja toaletka po sprzątaniu. Wszystko ładnie posegregowałam, przetarłam, powrzucałam parę kosmetyków, ale dosłownie parę, bo tak naprawdę jeszcze wszystkie te kosmetyki, co tutaj widzieliście, to są w sumie pełne. No i oczywiście tutaj na dole też wszystko ogarnęłam, poprzeglądałam, także tak się prezentuje. Tutaj mam wystawionych 5 produktów do make-upu, które używam tak naprawdę na co dzień i powiem Wam, że jestem z nich zachwycona. Jeden z nich to jest taki Finishing Powder HD, on jest koloru bananowego, on tak ładnie matuje. Następnie mam taki bardzo fajny bronzer na policzka, który już mi się kończy. I to jest tak naprawdę iluminator. Następnie mam taki fajny rozświetlacz. Kupiłam go, jak byłam w Polsce ostatnio. On jest taki w pudrze. Kolor ma taki szampański. Jest po prostu rewelacja. Uwielbiam go. Na pewno jak mi się skończy, to kupię kolejny, choć pewnie go będę miała na bardzo długo. I tutaj jeszcze mam takie 2 bronzery na policzka. Jeden jest z L'Oreal. Ma takie ładne, złote drobinki, które się tak fajnie mienią. I jeszcze mam jeden taki bardzo fajny z firmy Kardashian Beauty, Cabana Bronze. No, także one sobie tutaj tak ładnie siedzą, nigdy ich nie chowam, bo po prostu używam je na co dzień. Będę się już, kochani, z Wami żegnać. Wybaczcie, że ten vlogmas był taki króciutki i bardzo domowy. Uciekam robić kolację, oglądniemy sobie jakieś filmy i uciekamy spać. Trzymajcie się, pa, pa!